Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie mojego najnowszego nabytku. Ci z Was, którzy śledzą mój profil na Facebooku, pamiętają zapewne, że już od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zakupu takiego dysku oraz przeniesienia systemu na właśnie dysk SSD, właśnie po to, żeby ułatwić, przyspieszyć sobie pracę nad montażem filmów, a i przede wszystkim też przyda mi się to w grach, ponieważ powinny się uruchamiać dużo, dużo szybciej. Dlaczego firma Plex Store? W tej chwili jest to najbardziej zaufany producent na rynku, jeśli chodzi o napędy SSD. Te dyski mają największą bezawaryjność. Myślałem też o dysku OCZ w Vertexie 4, jednak jako że producent ma tam jakieś problemy finansowe, praktycznie to już firma upadła, została wykupiona z tego co wiem. Natomiast Plex Store raczej nie ma żadnych problemów finansowych, dlatego jest to sprawdzona marka. Tym bardziej, że jest to dysk polecany, wysoko oceniany w testach. Jak też tutaj widzicie, ja zakupiłem wersję M5S, jest to wersja o pojemności 128 GB. Złącze to SATA 3 o przepustowości 6 GB na sekundę. Dysk oczywiście 2,5-calowy jak wszystkie dyski SSD. Za taki dysk trzeba zapłacić plus minus jakieś 350 zł. Nie jest to stawka wygórowana jak na dyski o pojemności 128 GB. Dobrze, rozpakowanie myślę, że będzie szybkie, ponieważ za dużo nie ma tu co oglądać. Zobaczymy sobie jeszcze parametry tego dysku, są tutaj z tyłu, jeśli by Was ciekawiły. Wersja o pojemności 128 GB posiada bufor o wielkości 256 MB na DDR-ach trójkach. Większy bufor posiada tylko ta wersja 256 GB. Tutaj macie też performance, czyli osiągi tego dysku. Dla wersji 128 GB wyglądają one tak. To są oczywiście takie bardzo uśrednione dane. Jak to wychodzi w praktyce, to oczywiście okaże się, jak go sobie już porządnie przetestuję. Nie spodziewajcie się, że recenzja tego dysku będzie za tydzień czy za dwa, na pewno to tak szybko nie nastąpi. Oczywiście z braku czasu dysk będzie cały czas w komputerze, będzie pracował, natomiast mam tyle sprzętu gamingowego w tej chwili do nagrywania, że no, musicie mi to wybaczyć. Natomiast jak tylko będzie okazja do nagrania jakichś takich porządnych testów, porównań na przykład z dyskiem HDD, czyli takim tradycyjnym, talerzowym, to sobie coś takiego zrobimy. Zrobimy też test uruchamiania gier. No, mam pod ręką Battlefielda 3, 4, tak więc tam na ogół mapy się bardzo długo ładują, więc na dysku SSD powinno to ładowanie być sporo przyspieszone. Ok, teraz sobie dysk już rozpakujemy. Ok, kartonik jest otwarty. Już sobie oglądamy sam dysk, co tu mamy w opakowaniu. Generalnie, moi drodzy, dużo się nie spodziewałem. Mamy sam dysk, mamy też instrukcję. Co do kabli, to są takie normalne kabelki, jakie mamy od zasilacza SATA, zasilanie i transfer danych. Mamy tu też taki Quick Installation Guide, czyli takie podłączenie dysku w kilku krokach. Nawet nie będziemy zaglądać, myślę, że to są podstawowe informacje. A natomiast sam dysk, zobaczcie. Dysk jest oczywiście niewielki, jest też lekki, 75 gram zaledwie waży. Ma fajną aluminiową obudowę, jak widzicie, z takimi wzorkami. Przypomina to szczotkowane aluminium. No mi się kojarzy bardzo z produktami od Tessoro. Pamiętacie, tam wszystkie myszki, klawiatury właśnie mają taką powierzchnię. Z tym, że ta powierzchnia tutaj jest gładka. Mamy też duży napis Plex Store, co wygląda ładnie, ale oczywiście to jest tylko dysk, to będzie sobie gdzieś tam zamknięte w komputerze, więc nie ma co się nad tym rozwodzić, jeśli chodzi o walory wizualne. Natomiast widać, że dysk jest wykonany solidnie. Obudowa jest naprawdę dobrze spasowana i wydaje się być bardzo trwała. No i mamy też oczywiście złącza podstawowe na zasilanie i transfer danych. To by było na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o sam wygląd tego dysku. No nie ma tutaj za bardzo co jeszcze dopowiadać. Natomiast dlaczego wersja 128 GB? Mniejsza wersja byłaby dla mnie problematyczna. Powiem Wam, że kusiło mnie nawet na 256. Natomiast tam kwota już około 600 zł jest dla mnie na tą chwilę niestety jednak zaporowa. Natomiast będę musiał tu zmieścić Windowsa 7, prawie że cały katalog z program filesami, ponieważ mam tam moje programy do renderowania filmów, różne takie programy do obróbki zdjęć i tak dalej, to wszystko waży swoje. No i do tego oczywiście musi być jakieś miejsce na kilka ulubionych gier, które jak wiecie też troszeczkę zajmują. Chociażby taki Battlefield 4, no 24 czy 28 giga, jak dobrze pamiętam, na jedną grę, tak więc widzicie, no 1/5 powierzchni dysku praktycznie prawie że schodzi na instalkę jednej gry. Oczywiście nie wszystkie gry są aż tak duże, no ale wgramy sobie 4-5 gier i już mamy pół tego dysku zajęte. Dlatego taka pojemność myślę, że jest najbardziej korzystną, jeśli chodzi o wielkość tego dysku w stosunku do ceny i do możliwości.
I dobrze, to było na tyle. Jeszcze na dniach zobaczycie sobie filmik, jak ten dysk montuję w komputerze w mojej obudowie Thermaltake Armor A30i. Przy okazji będziecie mogli tam zobaczyć, co się w moim komputerze od tego czasu zmieniło. Nie ma tam już boksowego chłodzenia od dawna, mam zupełnie inny zasilacz, ale to sobie wszystko zobaczycie na filmie. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, no i zapraszam do śledzenia kanału. Pozdrawiam Was, cześć!